Niewyobrażalnie precyzyjnie skonstruowane. No, chyba nie do końca tak precyzyjnie, bo to teraz pana kolej. Nie no, już widzę odstępstwa. Do habanery miał tańczyć dyrektor Dziedzic, oczywiście usiadł w drugim rzędzie, żeby nie móc wyjść na scenę. Zawsze ma problemy, już poczniemy. Zawsze, dobrze. Panie, panowie, godzina wybiła. Miałem przygotowane, niezwykłe, urocze, błyskotliwe, inteligentne, cudowne przemówienie. Jak zawsze. Aż żałuję, że go nie usłyszycie. Was żałuję. Ale to jest ten moment, kiedy trzeba coś powiedzieć od serca i poważnie. Pewien nieżyjący mój kolega wyraził był kiedyś przy innej zupełnie okazji, kolega po piórze, wypowiedział był pewną słynną frazę i chciałby się ją tutaj sparafrazować. My z niej wszyscy. Jest taki moment, kiedy Dzidzio, proszę się nie śmiać, mówimy poważnie. Jest taki moment, kiedy bez asekuracji ironii, autoironii i wszelkich innych zasłon może warto sobie samemu uświadomić, a przede wszystkim okazać komuś to, jak go podziwiamy, szanujemy, po prostu lubimy i uwielbiamy. Dzisiejsza nasza bohaterka, nasza przyjaciółka, bo patrzę tak po sali i widzę, że możemy do tego miana dumnego aspirować. Jest właśnie taką postacią. To jest coś niezwykłego. Minęło 25 lat. To jest dłużej niż całe 20-lecie międzywojenne. 20 lat. Od chwili, kiedy pani profesor Gabriela Matuszek wymyśliła szkołę pisania, ale to jeszcze nie wszystko, bo ona swoją energią, pasją, namiętnością, żarliwością, ale też umiejętnościami rozmaitymi, także organizacyjnymi, ona potrafiła sprawić, że ta szkoła powstała, że ona zaistniała. Brało się to nie tylko z naszego śmiertelnego strachu przed boską drzwi Gabrielą Matuszek, ale także my wszyscy, którzyśmy się w niej tu, patrzę po pierwszym rzędzie, być może tylko pani dziekan Przybylska jest wyjątkiem w pierwszym rzędzie, bo pozostałe osoby w nim siedzące namiętnie i beznadziejnie kochały się w boskiej drzwi, śmiertelnie też się jej bojąc, ale nie tylko z tej miłości, z tego lęku ona nas przekonała. I przekonała, i pokonała rozmaite. Pewnie będzie o tym mówić, mam nadzieję, że nie za długo. Rzeczywiste wtedy ograniczenia. I no, stał się za jej sprawą, stał się ten cud. Ta szkoła zaczęła działać. I to już ćwierć wieku, jak ona egzystuje i ma się doskonale. Wyszło z niej wielu znakomitych, ciekawych, interesujących pisarzy. I ona sama jest takim, bo szkoła jest takim ośrodkiem, sercem, sednem, czy jednym z serc życia literackiego, nie tylko w Krakowie. A to wszystko za sprawą uporu, namiętności, żarliwości,
tej jednej cudownej, wspaniałej osoby. My z niej wszyscy. Panie, panowie, Gabriela Matusza. Chodźcie do mnie. Niezmiernie się cieszę, że widzę tutaj na sali tak znamienitych gości, naszych absolwentów, bo to, proszę Państwa, jest nasze święto, to nie jest mój benefis. I ja nie ukrywam, przyznam się Państwu, że tam siedziałam głęboko przerażona, w panicznym przerażeniu, by zacytować Gronia Maja, ponieważ spodziewałam się tego i to na pewno jeszcze nastąpi, że po prostu Bronek będzie troszeczkę kpił, ale... Zdrowia się ciebie naprawdę panicznie, bo ja wiem, co to opowiadałeś na mój temat, po Krakowie chodzą, że doprowadzam facetów do zawału, ale mam nadzieję, że tu wszyscy... Dlatego, proszę Państwa, to nie będzie mój benefis. Dlatego cieszę się, że nie będzie to mój benefis, bo wtedy moglibyśmy się spodziewać niestety wszystkiego najgorszego. Chociaż być może ten diabeł nie jest taki straszny, jak go tu wymalujesz, ale że to jest benefis naszych studiów. Serdecznie Państwa witam, bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Jeszcze raz dziękuję, że przyszliście. Tron, tylko to już masz. Jak Państwo widzicie, Gabriela Matuszek jest osobą nieskazitelnie, do obrzydzenia skromną. I to nawet chcę, żeby wszyscy o tej skromności wiedzieli. Tron jest twój, mikrofon jest twój. Jeszcze będziesz mówić. Nie, ale to znaczy ja... Jest zapisane. To było tylko nie. Ja chciałam teraz zaprosić na scenę panią dziekan, panią profesor Renatę Przybylską, bo chyba pani dziekan chciała powiedzieć kilka słów. Szanowni Państwo, zanim będzie bardzo wesoło, to przez chwilę to będzie może troszeczkę poważnie. Powiem, że występuję tutaj po pierwsze jako dziekan Wydziału Polonistyki. Bardzo dumny i szczęśliwy, że mam taką wspaniałą koleżankę i wszystko, co powiedział pan Bronisław Maj, potwierdzam swoim autorytetem do kwadratu. Ale proszę Państwa, poza wszystkim mam tutaj zaszczyt przedstawić list, który z okazji jubileuszu właśnie Studium Literacko-Artystycznego wystosował do pani profesor doktor habilitowanej Gabrieli Matuszek-Stec. Jego magnificencja, rektor, pan profesor Wojciech Nowak, nie jest długi, więc pozwolę go sobie przeczytać. Szanowna pani profesor, mija 25 lat od utworzenia przez panią profesor pierwszej szkoły pisarzy w Polsce. Ten jubileusz jest znakomitą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności, poczynienia planów na przyszłość i wspólnego świętowania. Z tej właśnie okazji przekazuję pani profesor i wszystkim słuchaczom oraz absolwentom studiów literacko-artystycznych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego najserdeczniejsze jubileuszowe życzenia i szczere gratulacje. Bardzo cieszę, że Studium Literacko-Artystyczne powstałe w 1994 roku znakomicie wpisało się w strukturę najpierw Instytutu, jak pamiętamy, a następnie Wydziału Polonistyki i tak doskonale funkcjonuje już od ćwierć wieku. To w głównej mierze dzięki staraniom i zaangażowaniu pani profesor studium od początku dynamicznie włączyło się w główny nurt zadań wypełnianych przez Wydział Polonistyki, a dziś stanowi przedmiot uniwersyteckiej dumy. Studia literacko-artystyczne to w rzeczy samej fenomen, zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim. Wykładają i wykładali tu najwybitniejsi nasi pisarze, poeci, krytycy, ostatnio uhonorowana noblistka pani Olga Tokarczuk, jak również znakomici twórcy, laureaci najbardziej prestiżowych nagród literackich. Studium literacko-artystyczne to autentyczna kuźnia talentów i wymarzone miejsce dla wszystkich zainteresowanych twórczością literacką i rozwojem artystycznym. To w końcu profesjonalna przystań dla tych, którzy obdarzeni przez naturę talentem, tworzą z potrzeby serca, rozwijając swoje umiejętności pisarskie na różnych etapach życia. Szanowna pani profesor,
Serdecznie gratuluję wspaniałego jubileuszu i życzę Pani oraz Pani współpracownikom i podopiecznym wielu kolejnych sukcesów, ciągłego rozwoju i nieprzemijających artystycznych inspiracji. Z wyrazami głębokiego szacunku, rektor Uniwersytetu Jagiellonii w Krakowiecie Wojciech Nowak. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Pani dziekan, Pani profesor Renata Przybylska była naszą wykładowczynią, więc tym bardziej cieszę się, że z tych ust został odczytany, przez te usta został odczytany list od Pana Rektora, niezasłużenie komplementujący, ale dziękujemy. Co to padasz? Niezasłużenie, no już będziesz rektora krytykował. Panie panowie, nie unikniemy tego. Pan Stanisław Dziedzic. 3 minuty dziedzic, pamiętam. Pani profesor, szanowni państwo, ja przybiegłem do tych wypowiedzi głównego malkontenta i szydercy krakowskiego. Poznałem go od czasów studiów, czyli od pozorną skończył studia. I stąd panią profesor. Ale przecież jeszcze raz, nie jeden raz będzie tutaj kpił. Za to go lubimy. I na to mu pozwalamy. Proszę Państwa, przed 25 laty, gdy Jolita Matuszek organizowała to studium, pewnie wielu słowami tutejszego Larda chciało powiedzieć, że będzie to trwało może 5 lat, a może mniej, bo nie znali tego uporu i tej konsekwencji w działania, która charakteryzowała zawsze od czasów jeszcze akademickich Gabrielę Matuszek. I to jest wielkie osiągnięcie. Studium literacko-artystyczne, czyli po ludzku mówiąc szkoła pisania, to wielkie dzieło, do którego wszyscy tutaj dorastaliśmy, wiedząc, że oprócz talentu warsztat jest podstawą. To, że zgromadziła tylu znakomitych wykładowców z Krakowa i spoza Krakowa, było jej wielkim dokonaniem. Proszę Państwa, obserwowałem jej dokonania w tym samym czasie, nie tylko jako nauczyciela akademickiego, ale również jako wieloletnią szefową krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. To jest coś absolutnie imponującego. Gabisiu, w imieniu pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, w imieniu własnym, bardzo serdecznie gratulujemy tych wspaniałych dokonań i życzymy, żebyś zawsze była taka ogromnie przedsiębiorcza i żeby zawsze zachowało twoje postępowanie to, co jest nie tylko uporem, ale ogromną konsekwencją w działaniu. Główny szyderco, zmieścimy się w 3 minutach. A to przykrywam się tak. Ja mam przyjemność zapowiedzieć naszego kolejnego gościa. I można o nim powiedzieć dosłownie człowiek renesansu, bo to autor takich publikacji, wybitnych publikacji jak Pojęcie i problem renesansu północnego czy renesans, żeby wymienić tylko niektóre. Pani profesor Matuszek wielokrotnie podkreślała, że studia nie powstałyby, gdyby nie przychylność ówczesnych władz Instytutu Filologii Polskiej, a w szczególności gdyby nie przychylność jednego człowieka, dyrektora tego instytutu. Szanowni Państwo, powitajmy bardzo serdecznie byłego kierownika Katedry Historii i Literatury Staropolskiej, wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczącego Rady Akademii Artes Liberales,
pana profesora Andrzeja Borowskiego. Gabrielo droga, pani profesor, szanowni państwo. Parę dni temu usłyszałem taką miłą sugestię, żebym coś zaśpiewał dla jubilatki, ale jak państwo słyszą, parę godzin zajęć dydaktycznych w powietrzu krakowskim zrobiły swoje. Więc może obiecuję, że następnym razem postaram się jak najlepiej. A tymczasem bardzo krótko z tych właśnie powodów chciałbym podziękować w dwóch punktach. Po pierwsze za zaproszenie tutaj, bo bardzo mi jest tu przyjemnie widzieć Cię, Gabrielo, i wszystkich tu obecnych, no, w tej okoliczności, takiej właśnie różowo-złocistej i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się z tego cieszę i za to bardzo dziękuję. A drugi punkt podziękowania dla Ciebie jest taki, tylko bym właściwie powinien rozwinąć, ale uczynię przez miłosierdzie dla Państwa, skrócę to, mianowicie jak pamiętasz, były zastrzeżenia rozmaite na początku. Kto to widział, żeby ludzi uczyć pisać? Poezję, prozę, w ogóle, prawda? Polonistyka to w zasadzie była szkoła, która uczyć miała czytania i rozumienia, a nie pisania. No ale twój pomysł i twoja stanowczość i w końcu rezultat tych wszystkich twoich zasług i cnót był taki, że przypomniano sobie, nie tylko u nas w Krakowie, ale także poza Krakowem daleko, iż mianowicie, jakby tu powiedzieć, uczenie pisania było zawsze pierwotną funkcją, no, tak zwanej humanistyki. Przecież posyłano do szkoły od XV wieku ludzi po to, żeby się nauczyli pisać poezję, prozę i tak dalej, i tak dalej. To się w głowie nie mieściło, ale przecież Sarbieski, najważniejszy nasz, że tak powiem, teoretyk literatury przed Markiewiczem, no to właśnie to robił, uczył poezji i tak dalej. I za to przypomnienie faktu zapominanego, a bardzo ważnego dla naszej, powiedziałbym, ciągłości kulturowej, za to Ci bardzo serdecznie dziękuję i składam u Twoich stóp kwiaty skromne, gdzie Twoje stopy są tutaj. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja pomyślnie chcę to podkreślić, że gdyby nie profesor Andrzej Borowski, ta szkoła by po prostu nie powstała. Dlatego, że ja przyszłam do pana dyrektora i powiedziałam, że mam taki pomysł. I myślałam, że powie, ach nie, no nie możemy, to w ogóle nie mieści się w naszej strukturze. A Andrzej powiedział, masz taki pomysł? No to rób. I potem będziemy jeszcze o tym mówić króciutko, żeby państwa nie zanudzić, bo do tych pierwszych naszych wykładowców, grona wykładowców, należał obecny tu Jurek Jarzębski, który pewnie zaraz wystąpi, Bronek Maj i profesor Marta Wilka, której nie ma na sali, której serdecznie dziękuję. I jeszcze jeden człowiek, którego już pozwolą państwo, że w tym momencie wymienię, taki podstawa, że tak powiem, nieładnie to może zabrzmi, jak powiem filar, nie jest to poetyckie określenie, Maciej Słomczyński. Nie ma pana Maćka z nami, ale jest Renia Słomczyńska. Reniu, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Brawo. Już Gabriela o tym powiedziała. Panie, panowie, zapraszam najserdeczniej profesora Jerzego Jarzębskiego, już kochacz. Profesor Jarzębski kochał się w Gabrieli, lubił i z tej desperacji, kiedy został odrzucony, jak my wszyscy, wymyślił Gombrowicza, a oprócz niego jeszcze paru wybitnych pisarzy, w dodatku napisał choćby. Droga Gabrielo, drodzy państwo, ja zostałem właśnie wywołany trochę w takiej sytuacji nieprzygotowania, dlatego że ja byłem przez kilka lat wykładowcą na szkole pisania, ale nie czuję, żebym wiedział coś o niej zbyt dużo, dlatego że no, po prostu ja miałem swoje zajęcia i właściwie najbardziej byłem zainteresowany zajęciami, które prowadzili pisarze. Ale na te zajęcia mnie oczywiście nie zapraszano, dlatego że
że ja byłem ten nudziarz od historii literatury. Więc próbowałem mieścić wysiłki moich młodszych kolegów pisarzy w jakimś kontekście tego, co się zdarzyło wcześniej w literaturze, ale nie bardzo wiedziałem, co oni z tym zrobią, z tą wiedzą. Natomiast najważniejsze było to, że w trakcie tych zajęć, w trakcie tych spotkań z młodymi pisarzami, ja się przekonałem do idei nauczania pisania. Dlatego, że właśnie w to wszyscy wątpili na początku. Wydawało się, że no cóż, no, obowiązywał talentyzm. Jak kto ma talent, to napisze, i nie wiem, że żadnej szkoły do tego nie potrzeba. Wprost przeciwnie, może nawet szkoła przeszkodzi w takim swobodnym rozwijaniu się młodego geniusza. Tymczasem tak nie jest. I rzeczywiście kariera, no taka rzeczywista kariera tej szkoły pisania dowodzi, że tak nie jest. Bo w tej szkole uczy się nie tylko uczy się pisania, ale również tam najważniejszy jest odbiór. Dlatego, że młodzi pisarze najczęściej mają wielki kłopot z określeniem, czy to, co piszą, jest dobre, czy złe. Czy czytelnik odbiera to, co oni chcieli włożyć w te teksty. I do tego jest potrzebna pewna społeczność. Dawniej to załatwiały grupy literackie. W tej chwili to jest właśnie najlepiej spełniane przez szkoły pisania. Szkoła pisania to jest takie miejsce, gdzie można przeczytać swój utwór albo go pokazać. I oczekujemy na to, że ktoś inny oceni to, co robimy. I to może być zarówno rówieśnik, również próbujący swoich sił, ale może to być także starszy pisarz. Właśnie te spotkania były chyba najbardziej cenione przez młodzież literacką, to znaczy spotkać się i dowiedzieć się czegoś istotnego od młodych, zdolnych, ale już starszych, od tych próbujących swoich sił w studium literacko-artystycznym. No i spotkać czasami rzeczywiście wielkich pisarzy. Ja ponieważ przyjaźniłem się ze Stanisławem Lemem, jeśli można tak powiedzieć, co roku prowadziłem młodych pisarzy do Stanisława Lema. Stanisław Lem mówił: uciekajcie Państwo drzwiami i oknami ze szkoły pisania, dlatego że to nic nie daje. Jak się okazało, nie miał racji. Cóż, dla mnie też bardzo ważne były spotkania z innymi prowadzącymi zajęcia. Oni byli bardzo ciekawi, bardzo ważne rzeczy mówili. Przede wszystkim, no oczywiście zawsze najważniejsze w takich spotkaniach młodych ludzi są wyjazdy. Myśmy wyjeżdżali do Zakopanego, do Bukowiny. Tam były prowadzone zajęcia bardzo porządnie. Wcale nie było w takiej wakacyjnej atmosfery przez cały czas, tylko ona się pojawiała gdzieś pod koniec dnia, były jakieś zabawy, były imprezy, które też są potrzebne. Więc pamiętam z tego czasu, kiedy miałem zajęcia w studium literacko-artystycznym, że to były takie czasy wesołości i zabawy, podczas której się zdarzały ważne rzeczy, ale które były bardzo swobodne. No i to również zawdzięczamy Gabrieli Matuszek.
tutaj Jerzy Jarzębski przypomniał właśnie te nasze wyjazdowe sesje, by tak rzec. One były rzeczywiście, one były rzeczywiście wspaniałe. I pamiętam taką w Bukowinie. Wtedy był z nami pan Maciek Słomczyński. On siedział w takim pokoiku mniej więcej 1,5 na 1,5. Palił bez przerwy fajkę. Zawartość tlenu w atmosferze była w okolicy błędu statystycznego, bo ciemno nie było nic widać. I on udzielał takich posłuchań młodym pisarzom. No i było to coś rzeczywiście, bo to było na takim, ja wiem, koleżeńskim niemalże, a przecież to wielki pisarz, koleżeńskim poziomie, były cechowe rozmowy. I to było w tym rzeczywiście istotne i piękne. Ale to znów Gabrysia potrafiła zrobić, zmusić Macieja Słomczyńskiego do czegoś takiego. Mogła tylko ona. I pamiętam też, jak uratowała mu życie wtedy. Ale to jeszcze zupełnie osobna historia. Niech młodzież wreszcie coś powie. Młodzież coś powie. Powstało studium, musieli pojawić się i studenci. Nasz następny gość przyznał się nieopatrznie, że swój pierwszy tekst literacki napisał właśnie na potrzeby dostania się do studium. Było to krótkie opowiadanie, później tych opowiadań powstało znacznie więcej i chyba był to dosyć łatwy proceder, bo pierwszą książkę zatytułował 9 łatwych kawałków. Autor kilku książek wydanych przez H-Art i Świat Książki przyjechał do nas z Wielkiej Brytanii, wnuk Jana Józefa Szczepańskiego. Zapraszamy, pan Jan Krasnowolski. Dobry wieczór Państwu. Tak. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że jest to dla mnie wielki zaszczyt, że tu jestem, że jestem zaproszony. Ja od 14 lat nie mieszkam w Polsce i przyjeżdżam co roku, ale chciałem powiedzieć, że ten akurat wyjazd jest dla mnie wyjątkowy, dlatego że tu jestem i mam okazję być z Państwem i jeszcze w dodatku powiedzieć kilka słów. Ja się nie przygotowywałem specjalnie do tego, co zamierzam dzisiaj powiedzieć, dlatego że uważam, że najlepsze wypowiedzi są spontaniczne, więc jakby jesteśmy na tej fali. Ja będę mówił szybciej, to w ciągu tych 3 minut, które teraz mam, przekażę Państwu więcej informacji. Mi jest akurat bardzo łatwo policzyć, skoro studium ma 25 lat. Dla mnie to są 24 lata, ponieważ ja byłem drugim rocznikiem, który dołączył do studium. Co ja mogę powiedzieć? Ja powiem tak. Nie można tak naprawdę nauczyć kogoś pisać, jeśli ktoś nie ma do tego żyłki. Jeśli ktoś ma do tego żyłkę, to i tak będzie pisać. Ale ta szkoła potrafiła nauczyć innych rzeczy, które są niesamowicie ważne. Podstawową taką rzeczą jest etyka, etyka pisania. O tym się dzisiaj rzadko mówi, ponieważ w dzisiejszych czasach wygląda to tak, że pisanie to jest wielki biznes. Wydawnictwa, wszyscy gonią za pieniędzmi, autorzy tłuką nakłady i tak dalej. Tylko że w tym momencie, w pewnym momencie jakość się gubi. I ja chciałem po prostu powiedzieć, że to, czego ja się nauczyłem w studium, to jest to, żeby jednak zawsze stawiać jakość nad ilością. Dlatego, mówiąc za siebie, ja wydałem tylko 5 książek w życiu, jeśli to chodzi 25 czy 24 lata przez 5, to wyjdzie strasznie kiepska średnia, bo to jest jedna książka co 5 lat. Tylko że w nawiązaniu do tego, co mówił profesor Jarzębski o Stanisławie Lemie, ja miałem jedną bardzo istotną rozmowę z panem Stanisławem Lemem i on mi przekazał coś takiego, że powiedział: chłopaku, pisz, bo potrafisz, ale nie licz na to, że to cię ustawi w życiu. On powiedział tak: zbuduj sobie życie po prostu po swojemu, żebyś był zadowolony z tego życia. Jak masz jakiś fach, to się nim zajmuj i pisz dla przyjemności pisania. I ponieważ Stanisław Lem był niesamowicie mądrym człowiekiem, to ja go posłuchałem i tak to mniej więcej wyglądało. Ja kilka lat temu jeszcze jeździłem na wózkach widłowych, bo życie w Anglii wygląda tak, że trzeba je zacząć od początku, od podstaw i zbudować i dopiero
W ostatnich latach udało mi się doprowadzić do tego, że mogę sobie pozwolić na to, żeby trochę wygospodarować więcej wolnego czasu i zająć się pisaniem. Przynosi to być może jakieś efekty, to się jeszcze okaże. I przypomniało mi się też jeszcze, bo wszyscy Państwo, którzy mówili przede mną, poruszali takie dosyć rzeczy, które budzą wspomnienia i wyjazdy do Bukowiny. Ja pamiętam, pewnego razu pojechała z nami pani redaktor chyba z polityki i później wysmażyła taki fajny reportaż, który był zatytułowany Pomysł energicznej blondynki. Nie, to był bardzo, znaczy, to był bardzo pozytywny tytuł i on trafiał w sedno, ponieważ to jest właśnie kwintesencja tej szkoły, że pani profesor, pani Gabriela była motorem tego wszystkiego, bez niej to by się nie zaczęło, nie wydarzyło i nie kontynuowało, więc szacunek po prostu i czapki z głów, więc tyle mogę powiedzieć. Za 10 lat będę dwie następne. Jeszcze nawiązując do tego, co Janek powiedział, jak dzisiaj się przejedziecie przez Kraków, to zobaczycie takie ogromne reklamy i jest tam młody człowiek, który siedzi na kilkuset napisanych przez siebie w ostatnim roku książkach i tytuł jest taki: cała Polska czyta Remigiusza Mroza. Otóż nie cała Polska. Właśnie to, o czym mówił Janek, jest naprawdę istotne. Nie cała Polska słucha Zenona Martyniuka, nie cała Polska czyta Remigiusza Mroza. I tego też się uczyliśmy od polskiej czyny. Naprawdę. Teraz pani przecież się umawialiś. No. Tak, nie do końca zrozumiałam. A nie, dobrze. To ja. Nie, ja. No to już sobie usiądę rzecz. Panie i panowie, następny gość przybył do nas z dalekiego kraju, z dzikiej północy, z której ja też pochodzę. Panie, panowie, przed nami gość z dalekiej Łodzi. Autor, doktor, absolwent i potem wykładowca w studium boskiej G, pan Przemysław Owczarek. Przemku. Przemek musi mieć mocne wejście. Dyrektor Muzeum Literatury w Łodzi, wydawca Arteriusz, nie? Laureat najbardziej prestiżowych nagród poetyckich, doktor antropologii. Przepraszam, dostałem listę i tam byłem ósmy. Nie drugi, ale... Jesteś dziewiąty, nie rób awantury. Pewnie, że łodzianie robią awantury. No rób awantury. Dzień dobry, przyjechałem z miasta prawdziwie merkuriańskiego, dekadenckiego i złośliwego, co widać po moim partnerze. Tak, powinienem to zrobić. Królowo Sla, Boska G. Ja nie mam kwiatów, mam kwiaty zła. Najnowsza książka. Miałem być ósmy, byłem na roku z 8 fajnymi ludźmi i wręczam 8 książkę. A skoro z Łodzi, to nie wiem, czy Państwu taki tekst dogodzi, ale może dogodzi. Sonnenaufgang in Lodz, czyli świt w Łodzi. Byłeś trzeźwy jak drzazga. Świt wniknął w rdzenia, potem objął głowę. Miasto tonęło w morzu omyłek. Zimny wrzesień i 4 popkultury. Prognoza na przeszłość. Ani ziemia jałowa, ani obiecana.
Kamienice wyszły z bruku, jak zmarli w sądny dzień. Na billboardach rozkład tropił układ, czyżby nie było ważniejszych wyborów. Za to twarze pijaków dygotały szczerze. Bez ceregieli tworzyłeś z nich kalambury, aż rozrywał je serdeczny śmiech. Czy dałeś im trochę drobnych? Czy znałeś opowieść Zawinkla o człowieku, który wyszedł z bramy i zawołał: należę do świata martwego i jestem żywy. Wy należycie do świata żywego, ale jesteście martwi. Tylko Bóg mógłby się zdobyć na taki cwancyk. I wiersz bardzo religijny. Chylę z greki materia. Co się zmówi, gdy ja tuła się w lichej? Błogosławiono ubogi w duchu i bogaty w słowo. Licho z nim, gdy myśli strzępią się o tym panu, orły zwycięskiej, Matkę Boską, która świat pozdrawia w rzymskim geście. A wokół niej aniołowie gipsowi, aniołowie cygańscy na psa urok świszczą skrzydła z gorzkiej mąki. Och, powiedzieć coś dobrego pragnie ja i garnie w siebie bazyliszka, któremu wieża wyrosła jak ruga grzbiet osiadł pod złotą kopułą. Oto ja stoi na głowie, a sam od sasa do lasa widzi pod suknią srą babilońskiej zdziry, twarze nad niej, twarze w poprzek, to temy, to tu, to tam, to tu stół, z posągi do litania z czerwonej księżyczki. Ja przedrzeźnia korowody księży, dla nich szatan jest Rosja, zachód przeklęty. Te ziemie spustoszą niebieskie sotnie, miserere, to tu, to tam, to tu stół. Ja kłania się i odchodzi, nie chcę pamiątek ani boskiej wody. Zgubiło w trawie ulubiony scyzorek i żegna się z ostrzem pod kopią Golgoty. Tu zginął, tuż. Niech to będzie ofiara dla Bozi. Dziękuję i kłaniam się jeszcze raz. Teraz ja mogę, tak? A nawet tak, ale musi pan. Dobrze. To tak, naszym następnym gościom, a raczej gościnią, uległ sam Zygmunt Konieczny. Ale dzięki tej uległości powstał wspaniały recital do jego muzyki filmowej. Recital piosenek. Nie ma się w sumie co tej uległości dziwić, zważywszy, że jedna pani w swoich wierszach pisze tak: Aniele Boży Stróżu mój, ty się mnie trochę bój. A o drugiej mówią, że jest inkarnacją sumeryjskiej Miriam i Edith Piaf. Pierwsza to autorka wierszy, autorka piosenek dla takich wykonawców jak Alicja Majewska, Jacek Wójcicki, do muzyki takich kompozytorów jak Włodzimierz Korcz, Andrzej Zarycki czy właśnie wspomniany Zygmunt Konieczny. Druga przez wiele lat współpracowała z kabaretem Loch Camelot, jest również częstym gościem w piwnicy pod Baranami. Zapraszamy pani Monika Partyk, absolwentka SLA i jej gość pani Jaga Brońska. Proszę. Ja może bardzo króciutko, bo najważniejsze będzie słowo śpiewane, bo właśnie takie słowo od początku najbardziej do mnie przemawiało, właśnie w połączeniu z muzyką. Jeśli włączymy do tego jeszcze gesty wykonawców, to można w zasadzie mówić o takiej trójjedynej chorei, jak w starożytnej Grecji. Włodzimierz Korcz wspomniany, z którym miałam przyjemność napisać parę większych form, nazwijmy to popowymi oratoriami, bardzo rozgranicza piosenkę i pieśń. Ja nie do końca chcę się z tym zgodzić. Wierzę, że piosenka, a i pieśń ma swój wielki potencjał. I na jego słowa, że Monika, ty nie umiesz pisać tekstów piosenek. Pieśni owszem, natomiast piosenki nie. Pytam się, dlaczegoż? Dlatego, że tekst piosenki powinien trafiać do słuchacza za pierwszym odsłuchem, czyli być dość zrozumiały, jeżeli nie
Błachy. Ja mu na to odpowiadam tak. Może i nie umiem, natomiast mam na to swój sposób. Kolaboruję z takimi kompozytorami, których muzyki, mam taką nadzieję, chcę się słuchać drugi, trzeci, czwarty, enty raz i odkrywać ciągle w nich coś nowego. Jednym z takich kompozytorów jest rzeczony Zygmunt Konieczny, który w tym miejscu jak najbardziej ma prawo zabrzmieć. Będą wykonane dwie piosenki z projektu Z nutą jasminu. Jest to projekt wykorzystujący muzykę głównie filmową, ale i teatralną naszego mistrza i naszego przyjaciela, prawda? Możemy tak powiedzieć, Jagusiu. Tak jak mówisz, trzy. Oddaję głos mówiony i śpiewany, to już ty dopowiesz resztę. Dopowiadać wiele nie będę. W każdym razie powiem tylko tyle, że tutaj też pani profesor dziękuję za taką wychowankę, bo to jest perła chyba w koronie absolwencji. Natomiast to już tak pół żartem, pół serio, to rzeczywiście Monika, Zygmunt Konieczny, no i moja skromna osoba, tworzymy taki trójkąt, powiedziałabym taki nawet miłosny trójkąt, to znaczy bardzo, bardzo się lubimy tak. Czasami coś wspólnie powstanie. I morza są dziś pusty.
przyjdzie miła, czekam już, by wziąć dobry kwiat. Wobec mnie cóż, tu kończy mi się świat, by morza są dziś górę brać. Rozmawialiśmy z Moniką i my zawsze spontanicznie Monika mówi, wiesz, nie tamta piosenka. Jakbyś to zaśpiewał głosem, stwierdziłam, no, w porządku. Dla Moniki wszystko. Tra la la, proszę Państwa. Jeżeli Państwo, oczywiście tutaj no, jest tak wybitne grono, że tra la la, każdy będzie potrafił zaśpiewać, zaśpiewajcie razem. Bo jak się wzruszyłam, to nic nie widzę. Gdy chcesz pytać świat, czy on brat, czy swat, to zapytaj tra-la-la. Odpowiedź jakby nigdy nic, to co umie, czyli tra-la-la, czy jak pan tra-la-la. Jest ten kram, cały kram, śmieszny kram, tra-la-la. Czy mu ktoś zmienił oś, tra-la-la, tra-la-la-la. Gdy chcesz spytać świat, czy on brat, czy swat, to zapytaj tra-la-la. Odpowiedź jakby nigdy nic, to co umie, czyli tra-la-la. Czy jak pan tra-la-la, jest ten kram, cały kram, śmieszny kram, tra-la-la. Czy mu ktoś zmienił oś, tra-la-la, tra-la-la-la. Gdy chcesz spytać gwiazd, z której strony gwiazd, to zapytaj tra-la-la. On szepnął w dół wedle wyższych szkół, to co wiedzą, czyli tra-la-la. Czy na stos tra-la-la, pójdzie kos, dzięczny kos, żywy kos, tra-la-la. Czy mu zbiór zrobią sznur, tra-la-la, tra-la-la-la. Gdy chcesz spytać gwiazd, z której strony gwiazd, to zapytaj tra-la-la. On szepnął w dół wedle wyższych szkół, to co wiedzą, czyli tra-la-la. Czy na stos tra-la-la, pójdzie kos, żywy kos, dzięczny kos, tra-la-la. Czy mu zbiór zrobią sznur, tra-la-la, tra-la-la-la. Gdy chcesz spytać się, ktoś ty taki jest, to zapytaj tra-la-la. Odpowiedź znasz, popatrz, twoja twarz z lustereczka mówi tra-la-la. Czyś ty kwiat, tra-la-la, czyś ty kwiat, polny kwiat, polny kwiat, tra-la-la. Co cię tam prosi, tam tra-la-la. Ktoś ty taki jest.
tam prosi w tam tra-la-la. Student drugiego roku, z wykształcenia informatyk, z zawodu menadżer, a mówi, że z pasji literat i fotograf. A redaktor, tutaj leży na fortepianie, antologii następnych. Troszkę niezręcznie to zabrzmiało, leży książka, a Jarosław idzie. Jarosław Księżyk, zapraszam. Dziękuję Państwu, dziękuję Agato za wprowadzenie. Chciałem nadmienić, że stoję tu jako reprezentant obecnych słuchaczy, którzy tym bardziej dziękują, że studia te już trwają 25 lat, no bo jakby trwały krócej, to nie mielibyśmy gdzie studiować. Więc jest to szczególnie dla nas ważne. Krótki utwór prozatorski i chciałbym jeszcze nadmienić, że wszystkie nazwiska, które się tutaj pojawią, są absolutnie nieprzypadkowe. Znaleziono indeks. Znaleziono indeks do odbioru sali teatralnej. Takiej treści ogłoszenie dzierżę w ręku, stając przed wejściem na salę, gdzie odbywały się warsztaty dramaturgiczne. Stoję bosy, bo tak urządził mnie portier z gołębiej. Akurat malował schodek, depnąłem farbę. Ech, szkoda gadać. Wchodzę bez pukania, w środku gorąco, ciemno i duszno. Okna zamknięte, czarne ściany tłumią niemrawe światełka co ziarnie świeczki. Zanim oczy przyzwyczają mi się do mroku, podchodzi do mnie sarna i zaczyna skubać trawę. Tak, sarna, podłogę porasta trawa. Najwyraźniej czuję, wyraźnie czuję, jak kuje i łaskoczy mnie w stopy. Kochana do mnie, nagle słyszę głos Ewy Sonnenberg, która leży na szeslągu i przywołuje zwierzę japońskim sonetem, którego treści wolę mi poznawać, za słabe moje męskie nerwy. Wtedy ktoś odpala reflektor. Snop światła pada na zdobny stolik barowy, na nim leży indeks, nad którym pochyla się Miłosz Petrzycki. Trzyma chłopachą pasło ton, algorytmika współczesnej poezji kontra empiryczne odczucia osób nierozróżniających sylab i akcentów. To o mnie, myślę. I chyba dobrze zgaduję, gdyż pan Miłosz, jak tylko mnie widzi, odwraca się na pięcie i odchodzi. Wołam za nim. Panie profesorze, ja odnośnie mojego indeksu szukam go od bez mało 10 minut, póki co bezskutecznie. Może to ten, wskazuje na stolik. Nie ma odnośnie, jest odnośnie do, słyszę nagle za pleców. To Roman Honec, spacerujący z plecakiem. Staje tuż przy mnie i otwiera klapę bagażu. Zaś póki co to rusycyzm ciągnie Roman. Należy mówić dotychczas. To już drugi błąd pod rząd, a że nie można mówić pod rząd, więc o trzeci rzędu. Roman ładuje mi na ręce pożyłkę egzemplarze zwrotnicy, skamandra życia literackiego i innych.
A miałem stąd wyjść z indeksem, myślę, a trwa to trap i swędzi, zaś grunt staje się nagle jakiś grząski. Niech pan się podszkoli z języka polskiego, instruuje mnie Honet. W tym samym momencie słyszę choralne głosy, a wtedy będzie zaliczenie, a wtedy do indeksu będzie wpis. To recytują szanowni profesorowie. Oczywiście, odpowiadam po głośnym przełknięciu szliny. Czytałem czoło z potu, ale co tu zrobić z tymi szlachetnymi rocznikami? Podchodzi do mnie wtedy profesor Grabowski, podkładając pod nas komórkę z włączonym dyktafonem. Pana monolog o indeksie. Proszę jeszcze raz, od początku, byle wyraźnie, byle się nagrało. Monolog, unoszę brwi. Tak, proszę monologować, ponagla Grabowski. Reszta mu wtóruje i zaśpiewuje. A wtedy będzie zaliczenie, a wtedy będzie do indeksu wpis. Czuję, jakbym się zapadał. To siła zażenowania, tłumaczę sobie. Biorę wdech i powtarzam do mikrofonu, że indeks zgubiłem, a może ktoś mnie go ukradł. Wtedy wszyscy wpadają w szał. Konflikt, konflikt, główny bohater ma konflikt. Krzyczą na przemienię panowie Ostaszewski i Bierut. To oni trzymali świeczki, które porzuciliby otoczyć mnie pełni zaciekawienia. Dołącza do nich Agata Tuszyńska, tańcząc piruety z szalem w rynku. Wybornie. Trzeba teraz określić tożsamość bohatera. Najważniejsza jest jego tożsamość, stwierdza pani Agata. Grabowski zaprasza ją do walce. Dyktafon leży na stercie czasopism, a coś łapie mi za kostki. Nie mogę unieść nogi, bagno jakieś czy coś. Tymczasem kadra naukowa krąży wokół mnie jak wokół totemu. Ale sytuacja, ja pierniczę, kręci głową Bierut, gładząc podbródek. Niech pan jeszcze napisze drabinkę tego bohatera. Którego? Pytam głupio. No tego, któremu ukradziono indeks. I opisać jego pierwszy seks, koniecznie. Dużycy Ostaszewski trzymając ręce w kieszeniach i kręcą się wokół własnej osi jak bączek. Z kolei Agata Tuszyńska strofuje, tylko bez przemiotników ten seks. A wtedy będzie zaliczenie, a wtedy będzie do indeksu wpis, odbijam się w uszach. Czuję, jak coś lepkiego i ciepłego otacza mi w pasie. Nagle wszystko widzę z dołu. Tylko kto jest antagonistą? Pyta zatroskana pani profesor, dołączając z grona tanecznym krokiem. Tak bez antagonisty, tak pusto, dziwi się. Wtedy przez drzwi wpada pani Renata z ciekanatą, wrzeszcząc na mnie. Co pan tu w ogóle robi? Tu się dzieją wpisy. Łapie mnie za koszulę i wyrzuca przez drzwi ponad kawkę schodową przez okno. Roman Honek leci na ratunek, a nie, tylko zbiera te czasopisma. A ja szybuję nad ścianą z nazwiskami, nad głębimi ławkami, nad kolegią nową i z panem i budzę się, a tu piątek rano i pierwszy tego roku zjazd. Dobrze, to teraz nie zazdroszczę panu profesorowi Skusze. On należy właśnie do tej tak łagodnie opisanej skądinąd kadry, panie panowie. Aktualny wykładowca studium teraz artystyczne. Prosimy. Dziękuję bardzo. Ja takie sytuacje przewidziałem, dlatego ja zupełnie w inny ton postanowiłem uderzyć i przeczytać wiersz. Ten wiersz nie jest mojego autorstwa, co więcej nie jest też autorstwa jubilatki, nie będzie też śmiesznie. Co więcej, nie jest też autorstwo Bronisława Maja. Nie tak się umawialiśmy. To wiersz Wiktora Komulickiego. Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem. Zda mi się, że to nakryty kamieniem ojców proch. Czas ją poczernił i kruszy, lecz pełna w sobie nieśmiertelnej duszy. Ledwie otworzył zżółkłe karty, słyszę, ktoś do mnie mówi poprzez wieków ciszę. To przeszłość głosem czcigodnym pradziada z myśli i czynów swoich się spowiada. Jak ją odtrącić, jak nie dać jej ucha? Wyrodny, kto swych praojców nie słucha. Stara, szanowna, pyłem siwa księga, cudownie przeszłość z obecnością sprzęga. Stąd myśl krzepiąca, że w śmierci godzinie człowiek niecały w cieniach grobu ginie. Stąd wiara żywa, wieczność narodową, stąd moc dzierżąca, zamiast miecza, słowo. Cześć starym księgom, najjaśniejszy ich szczątek, wart miejsca w świętej skarbnicy pamiątek. Proszę Państwa, przeczytałem ten wiersz, ponieważ pani profesor się uśmiecha, bo wie, o co chodzi. Nikt więcej chyba nie wie. Ja postanowiłem opowiedzieć o pewnym epizodzie z życia 17-letniej Gabrysi. Mianowicie 17-letnia Gabrysia postanowiła wziąć udział w pewnym konkursie i w tym roku akademickim obchodzimy jubileusz również tego konkursu, to znaczy 50-lecie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Pani profesor postanowiła wziąć udział w pierwszej edycji, a następnie w drugiej edycji i odniosła tam sukces, zostając laureatką. Ale mało kto wie, że
pani profesor wybrała właśnie ten utwór Gomulickiego i jeszcze mniej osób wie, że w tym czasie miała potworną infekcję 39 stopni podczas pisania wypracowania, więc po latach wspominała tak. Nie odtworzę tego, co wówczas napisała, ale mogę spróbować wyobrazić sobie moje ówczesne myślenie, zainspirowane pozytywistycznym wierszem, wprawdzie niezbyt poetycko wyrafinowanym, ale zawierającym prostą mądrość, która mogła trafić w serce 17-latki, łakomej wiedzy, żywej tradycji i wierzącej w to, że najbardziej namacalna, dostępna nam nieśmiertelność to ta zamknięta w utrwalonych słowach. Wiara w moc słowa, które silniejsze jest od miecza. Wiara w najlepszą komunikację, komunię, jaka może łączyć ludzi poprzez książki. Wiara w to, że księgi nie przeminą. Ta wiara skierowała mnie na drogę, którą idę od kilkudziesięciu lat. I na koniec chciałem jeszcze dodać, że na tej scenie znajdują się dwie osoby, które się poznały podczas drugiej edycji Olimpiady. Mianowicie młodą Gabrysię poznał równie młody Bronek, prowadzący. To była druga edycja Olimpiady Polonistycznej. I teraz mały prezent od Komitetu z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia studiów literacko-artystycznych, a także jubileuszu 50-lecia istnienia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Krakowski Komitet Okręgowy pragnie pogratulować pani profesor, finalistce drugiej edycji Olimpiady, wspaniałych sukcesów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz życzyć samych pięknych, którym towarzyszyć będą szczęście, zdrowie, poczucie satysfakcji oraz miłość. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja wstałam oczywiście nie tylko ze względu na Mateusza, może w ogóle nie ze względu na Mateusza, ale na pewno osobę, która jeśli jeszcze nie wyszła, bo jest ciemno, ja nie widzę, czy jest na sali doktor Alicja Rosa? Alu, pokaż się. Ala jest pani profesor moja z liceum, dzięki której brałam udział w trzeciej klasie licealnej w olimpiadzie i właściwie dzięki której jestem tu, gdzie jestem w tym momencie. Alu, wszystko dzięki temu. Bardzo dziękuję. Żadna z pań obecnych na sali i niewielu panów oczywiście będzie pamiętać ten 72 rok kolosalnych naszych sukcesów olimpijskich, bo to nie tylko sukces olimpijski Boskidzi czy mój, a także Wojciecha Fortuny na przykład, który o dziwo nie jest absolwentem SLA. Czy jest pan Robert Ostaszewski? Nikt się nie przyznaje. Panie, panowie, jeszcze jeden z dobrych duchów pomagających z wiadomych przyczyn, Boski G, pan profesor Wojtek Ligenza. Chodźmy. Prosimy się. Proszę Państwa, ja opowiem w dwóch zdaniach, jak się to zaczęło. Otóż byliśmy z Gabrielą u pewnej pianistki i wtedy zwierzyłem się. Wiesz co, Gabrielo, bardzo się boję zajęć dydaktycznych. Mam często wrażenie, że wchodzę do klatki z tygrysami. Gabriela uznała, że mam kwalifikacje i zatrudniła mnie w studium literacko-artystycznym. Proszę Państwa, z okazji tej dzisiejszej uroczystości, pięknego jubileuszu, poeci polscy napisali cały taki cykl wierszy. No nie, wielu nie napisało, ale obiecali, że na następny jubileusz coś przygotują. Stanisław Jachowicz. No znaczy skąd ja mam te dwie wiersze? No nie jestem całkiem jeszcze zaświatowy, ale mam kontakt. Andzia być poetką chciała i pisała jak umiała. Chciała stworzyć coś pięknego, ale sensu w tym żadnego. Na co rzekła mądra ciotka, nic dobrego cię nie spotka. Trzeba kształcić się dziecino, nim młodości lata miną. W szkole pani Gabrieli, tam się dowiesz. Nie anieli wiersze piszą, ale ludzie w literackiej myśli trucie.
bo inaczej klęska spada, grafomanom zawsze biada. Sensów jest miański. Jak studiować, to studiować. To tak jakby w uniesieniu formy łowić, sny nicować, zatracić się w tym pragnieniu. Spala się, kto pisze wiersze, lecz nie spłoniesz, Ale zresztą niech się spali, byśmy z nudów nie ziewali. Niech się stopi, niech się skruszy, byle słowo wywlec z duszy. Słowo celne, bo to czyste, słowo dumne, słowo szumne i uczone i świetliste. I jak muzyka łudne. Wnet wysnuje wam się dramat, może tylko epigramat. I sonety, i triolety, niech zazdroszczą wierszoklety. Na radosny jubileusz zjedzie każdy koryfeusz, jaki tłum skrzydeł szum od warszawskiego gościńca. Gdzie ta szkoła, wszelki duch? Wytężaj, wytężaj słuch. Czesław Miłosz, Gorsze czasy, fragment traktatu poetyckiego. Fiakry nie drzemią pod floriańską wieżą i Kraków nowych dzielnic siecią oplątany. Już nie królewski, plebejski się zdawał, cofał się w sobie, pobity przez hordy, nie znał swej twarzy, był nierzeczywisty, w mgle się rozwiewał form niedoważonych. Jazgot turystów głuszył mowę wieków i trwał karnawał na ruinach epoki. Nowi poeci krążyli po rynku, myślą bez mocy, sycąc się nawzajem, zwierciadła ich witryn, ich liche odzienia, paniec sklepowych śmiech, drwina studaków, gdyż homo novus był najwyższą władzą. Chcieli idei, pytali Adama, co na cokolwiek wzruszał ramionami. Czas był zmarniały, nikt wierszy nie czytał, nie znał też imion od razu przebrzmiałych. Lecz sytuacja nie była tak czarna, jeśli zważymy, gdzie wartość się chowa. W małym Krakowie jest uliczka mała, co bierze nazwę od lotów gołębich. Tam szkoła stylu, forum poważne próby. Idźcie poety, podwoje otwarte, przestańcie błądzić jak we śnie dziecięta i mówcie wreszcie kształconym językiem. Niechaj odpłynie nowomodny bełkot, więc słowo przetrwa dłużej niż dzień jeden. Kraków poetów na obłoku zleci. A teraz Miron Białoszewski. Nie zna do sla szła. Już zna. Od dnia do dna. Dwa, nie dwa. 20 i jeszcze 5. Jubileuszowo. Nie odprysk szkła, sla, szkoła i forma poszła. Teraz na tarasy Parnasy do skamandrytów podfruwaje frr. No, proszę Państwa, na koniec fragment odnalezionej powieści Stanisława Przybyszewskiego pod tytułem Synagoga demonicznego piekła. Piękna, przepraszam. Demonizm to piekło, rzecz jasna. Widziałem, że się przejęzyczę. To rękopis odnaleziony cudownie w papierach po Stanisławie Przybyszewskiej. Dostarczył nam rękopis jakiś tajemniczy nieznajomy. No i teraz tak, zapewne ten rękopis, ta powieść koresponduje z moim odejściem ze SLA, ale jak sądzę, podobieństwo sytuacji osób jest przypadkowe. Stanisław Przybyszewski, fragment powieści Synagoga demonicznego piękna. Diabelski chodził po pokoju jak obłąkany. W końcu legł na szezlągu, myślał. Wypaliłem się do szczętu, pożera mnie gorączka, niszczy delirium bólu i jakiś demon szpony zatapia w mem mózgu, a może tchnienie trupie obejmuje mnie z podziemnych oddali. Jeno wspomnienie daremne obrzydłem jadem do serca się wsącza.
jeno myśl obłąkana chciałaby wzlecieć z ohydnej niewoli. Cóż im powiem, cóż powiem żądającym wykładu, że choć porusza piórem, choć rozwiązuje zagadki bytu, a dusza astralna artysty dosięga absolutu, kradnie wieczność, przenika jądro wszech rzeczy. Sztuka religią jest najwyższą, zaś artysta to kapłan i pse filozofus demon deus et omnia. Szatan jest starszy od Boga. Wszyscyśmy tedy dziećmi szatana. Na nic moralność. Gdyż brudy podłe, gangrenę, sromotę kapłan uświęca i sam udziela sobie absolucji. A społeczeństwo? Po cóż pisać dla mydlarzy, co krążą po ciemnym mieście i nawet zapuszczają się w zaułek, gdzie synagoga demonicznego piękna? Nie wiedzą, że do tego chramu trzeba iść na kolanach. Ja, mistagog, he-he, walczyłem z prostytucją mózgu. W sali pod belkowanym stropem mówiłem o nowej sztuce, a upojenie wlewało się z duszy do duszy. Ale he-he, jak długo można? Teraz diabelski sączył zieloną truciznę. Tylko flasza absyntu, ta muzyka skołatanych zmysłów, mogła ukoić chorobliwe przeczulenie. Wstawał mdły świt i wbijał w jego ciało kolce bólu. Diabelski pogrążał się w krwawiących wspomnieniach. Tak, wtedy zadała mu cios ostatni. Gabriela stanęła przed nim i rzekła: więcej nie wykładaj w studium, twoja dusza jest zła. Czy przyszłaś mnie dręczyć? Dlaczego, Belle Gabriel, dlaczego, wyszeptał. Nie dręczę, odrzekła, tylko smutne przeznaczenie nas rozdziela. Ponadto nie bądź jak małomieszczanie, nie ośmieszaj swej duszy. Jej spokój był lodowaty, słowa przeszywały jak nóż. Dziwne, pomyślał, wszak układały teorię, że kobieta to zastój, to istota, która nigdy się nie urzeczywistni. A tu coś takiego? Odchodziła królewska zwycięska. Pomysł patrzył na nią bez przytomności. Każdy mięsień twarzy drżał. Był oszołomiony pustką. Przez deszcz słyszał chichot demonów. Nadchodziła agonia duszy. Teraz we dnie i w nocy, w transie i otumanieniu, kołacze w bramę oznaczoną numerem 18. Nikt nie otwiera. Co za kobieta? Co za kobieta, mam roczą zbielałe usta. I szanowni państwo, Gabrieli, która zna cały Czybyszewski, wszystkim państwu powinszowania, najlepsze i życzenia przy przyszłości studium artystyczno-literackiego. Ta róża jest specjalnie dobrana. Ona ma dosyć taki, no, byśmy powiedzieli, monumentalny ten łodyg, ale jest bez kolców. Jest bez kolców. Dlatego, że przez całą naszą przyjaźń i współpracę nie zdarzyła się żadna rana, żadne zadraśnięcie, a nawet pojedyncze niewielkie ukłucie. A nasz następny gość mówi o sobie, że zamieniłam deskę kreślarską na deski sceniczne, bo jej pasją, poza architekturą, jest poezja i śpiew. Poetka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, pani Barbara Szczepańska. Zapraszamy. A na pianinie będzie jej akompaniował pan Wojciech Zapucha. Powiem krótko. Dla Gabrieli Matuszek bluesa zaśpiewać muszę. A muzyka nam nie dzieli. Przy fortepianie Wojciech Wapłuka.
dla dwojga, co są obok siebie, chociaż ciągle razem, lecz w osobnym niebie. To jest luz dla dwojga, co się pogubili, choć w tym samym mieście i w tej samej chwili. Na duszy ciężko, za oknem mgła, wciąż wszystko jedno, kto dzisiaj gra. Gubią się słowa, na drogach kurz, ciarna się snuje, nic jak ten noc. Mówił, że ją kocha, ale poszedł z inną. Mówił, że zawróci, ale gdzieś odpłynął. Teraz ona rusza w rejsy zakazane i ciągle opuszcza serce schowane. Na duszy ciężko, za oknem mgła, wciąż wszystko jedno, kto dzisiaj gra. Gubią się słowa, na drogach kurz, czarna się snuje, być jak ten mąż. To jest plus dla dwojga, bo taka z nich para, tak jak na obrazie u pana Chagalla. Wzięli się za ręce, świeżo poślubieni, i do góry wznieśli wysoko od ziemi. Na duszy lekko, za oknem blask, niebo czy piekło, każdy w to gra. Tamte złe słowa wybladły już, choć czasem snuje się tamte mąż. Na duszy lekko, za oknem blask, niebo czy piekło, każdy w to gra. Tamte złe słowa wybladły już, choć czasem snuje się tamte mąż. Który właściwie do tego studium też uczęszczał. To był chyba jego pseudonim, jak się domyślimy. I to będzie... A może proszę. Piszesz wciąż, pisz, nie śpi.
świat w tobie jest, w tobie jest. Nim znajdziesz swoją drogę lub ona cię dostrzeże, zostawisz wiele śladów na ziemi i papierze. A może kiedyś Nikę lub Nobel prezent da. Poszukaj tutaj miejsca, co świecie SLA, teraz rzek się nami i z nami to was wznieś. Bo może zdarzyć się tu wszystko to, co chcesz. I popatrz na te twarze, tu każda uśmiech ma. Bo to są absolwenci studium SLA. Czarna załoga, nasz następny gość. A jeszcze nie mogę kilku słów? Ja jeszcze dwa słowa. Poetka, animatorka kultury, członkini redakcji kwartalnika Czas Literatury, również członkini sekretarz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i osoba, która zawsze bardzo wspiera studium. Jeszcze nie wykładowczyni, ale nigdy nic nie wiadomo. Zapraszamy, pani Jadwiga Malina. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Wami, cudownie. Cóż może dać poetka? Wierszyk. On co prawda nie jest już nowy dla Ciebie, ale dla Państwa nowy. Trochę Ci słodzę, ale jesteś tego warta. Za przyjaźń, za serdeczność, za otwartość, za mądrość. Przeczytam. Ta-da. No właśnie, to było z okazji profesury zwyczajnej. Na cześć profesor zwyczajnej Gabrieli Matuszek-Stec. Są zwyczajne, a jakże, liczne ludzkie sprawy, te od mądrych traktatów i przedniej zabawy. Są zwyczajne przedmioty, zwyczajne zwierzęta, nazwy, daty, imiona, które się pamięta. Zdarza się jak najbardziej zwyczajna pogoda. Drobna sprawa, przypadek, miłosna przygoda. Zwyczajnością uderza widok krajobrazu, który bywa, że wzrusza, chociaż nie od razu. Tak za oknem i chmura, jesienne listowie, głośna wiosenna burza, berecik na głowie. Od zwyczajnych zachowań pęcznieje przez tworze. Pełno ich i na polu, i w warszawskim dworze. Można rzec bez oporów, że właściwie wszędzie zwyczajnie się nam żyje, zwyczajnie żyć będzie. Są jednak wśród nas ludzie, ściślej mówiąc panie, których z tym, co zwyczajne, złączyć nie jest w stanie ani myśl, ani słowo, ani nawet oko. Nie trzeba szukać długo i patrzeć wysoko, zwłaszcza, że ową damę wszyscy dobrze znamy jako wykładczynię, muzę i pisarkę, znakomitą tancerkę, dobrą koleżankę. Radzą są sobie z wdziękiem w kuchni i w ogrodzie, znającą się na ludziach, polityce, modzie. Więc myśleć niepodobna, o mój dobry Boże, jak ktoś tak niezwyczajny, zwyczajny być może. Teraz jestem w ogromnym kłopocie, bo w zwykłej sytuacji
prosił znakomitego, wspaniałego, cudownego malarza na scenę, coś powiedział, ale etykieta zmusza mnie do zapowiedzi oficjalnej. Panie, panowie, przed nami książę małżonek Grzegorz. Zapytaj Gank o królowej, o mężu królowej, tak się mówi. Bardzo mi jest miło i tak serdecznie. Jestem w ogromnym kłopocie tym wszystkim, co usłyszałem. Ja się zastanawiam, jak teraz będę się zwracał do żony w domu. Jak zawsze, wasza wysokość. Bronek, ja miałem na myśli to, że zrobię z tobą naradę wojenną. I ty mi coś doradzisz. Nie wciągaj mnie w to, ja już się ja właściwie nigdy nie uprawiam malarstwa realistycznego. Robię to tylko i wyłącznie dla osób bliskich, bardzo bliskich i przyjaciół. Ponieważ tak zwyczajnie i naiwnie wydaje mi się, że chcieliby się poznać na tych obrazach. No, mniej więcej. Tutaj ten obraz trudny, to jest historia trzech uśmiechów. Tam w środku Gabrysia chyba robiła doktorat. Tam wcześniej żartowaliśmy, a tam chyba robiła profesurę. Tak w ogóle tośmy rozważali taką kwestię, że zrobimy portret profesorski, realistyczny. Gabrysia się dowiedziała, że będzie miała przed sobą 80 godzin pozowania. To się zaczęła nad tym zastanawiać. No przecież ona w ogóle nie ma czasu. Znalazłem tylko jeden wierszyk, taki bardzo stary, o uśmiechach. Jeśli pozwolisz, Gabrysiu. Jeszcze nie wiem, jak powinien się zaczynać. Moje czy twoje uśmiechy ćwiczą podnoszenie smutków. Niektóre z nich potrafią już podnieść pół smutku. Ludzie mówią, że to pół uśmiechy, a to nieprawda, bo to są całe uśmiechy, tylko jeszcze troszeczkę zgarbione. Nie będę czytał wielkich, długich tekstów, ale tyle tutaj padło uwag o słowach, że postanowiłem jeszcze to. Ziarenka maku na wargach. A kiedyś słowa były tak czerwone. Mak dojrzewa ciszę siejąc, a słowo ciszy strzegąc. I na koniec jeszcze taką rzecz, bo my się tu świetnie bawimy. Mam nadzieję, że się tu też. Radość nie potrzebuje poczucia humoru. To tylko śmiejący strój. Radość jest śmiertelnie poważna, nawet gdy się śmieje. Jest postacią dramatu. Nie mam na myśli dramatu jako takiego, tak w potocznym rozumieniu, tylko prawdziwa radość to jest coś, co nas buduje, kształtuje i czasami rzadko się zdarza. Gabrysiu, ja tą prawdziwą radość czuję. To by była cudowna puenta naszego spotkania, ale... Niestety. Panie, panowie, przed nami znakomity, znany wszystkim, uwielbiany Jakub Kosiniak. Słuchajcie, młodzi, to ostatni, co tak Erl potrafi wymówić. Chodź, kurde. Thank you.
dżinsy, tanie, ale dosyć czyste. Przepraszam Państwa. To Gabrysiu, mój sposób wejścia na scenę był wyrazem ekspiacji, zapewne wybryk na stronach internetowych, a właściwie na Facebooku. To Sapientisat. Bardzo przepraszam, wszystko zniknęło. Szanowni Państwo, w tej sytuacji nie zaryzykuję także zaprezentowania Państwu kilku lepiej, które napisałem specjalnie na dzisiejszy wieczór, bowiem mogłoby to się odbić złym echem, no bo typu, nie wiem, lepiej muchę zjeść w rosole, niż przy studiu w tym siąść stole, albo lepiej się z pociągiem zderzyć, niż w studiu w tych sens wierzyć. Nie, nie. Proszę Państwa. Napisałem tego sporo, ale jak Państwo widzą, forma literacka tych utworów świadczy, że nie skończyłem studium. Ale wszystko przede mną, bo Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc może mnie przyjmiecie. Szanowni Państwo, w tej sytuacji ograniczę się do cytatu z klasyka. I proszę, by Państwo pamiętali, tak jak ja to pojmuję, obchodzimy dziś wieczór, po pierwsze, 25-lecie studiów literacko-artystycznych, a niejako, kocham to słowo niejako, po drugie, jej szefowej. Zatem cytat z klasyka to będzie dwuwiersz. Będzie dotyczył studiów, a nie pani profesor. Napisał to na swój jubileusz ksiądz Jan Twardowski. Najsmutniejszą rzeczą świata genitalia jubilata. Przepraszam. Teraz Państwo już widzicie, dlaczego ja tu w Kosiniach zdawał 18 razy do SNR. Panie Panowie, teraz Pan Jerzy Marcinkowski, tegoroczny absolwent SLA, no i człowiek, bez którego dzisiejsze nasze spotkanie byłoby niemożliwe. On mu poświęcił serce, duszę i pracę. Gdzież jest Pan? Jest. Proszę. Szanowni Państwo, magiczny wieczór. Ja sobie życzę i Państwu, i nam wszystkim życzę, żeby ta magia trwała przez cały weekend. Tak, jestem świeży na początek. Dlaczego tak krótko? Przez cały weekend na początek. Co ja miałem? Wszystkiego najlepszego, Pani Profesor. Dołączę się do tych wspaniałych życzeń, oczywiście. I to prawda, jestem świeżym absolwentem. I moi przyszli sympatycy i przyszli członkowie fanklubu pytają mnie często, co ci te studia dały. Ja od razu opowiadam, 16 rzeczy mi dały z podpunktami. To w sumie 45. Pierwsza rzecz to to, że nauczyłem się tam, że nie ma takiego tekstu, którego nie można skrócić. Druga rzecz to to, że najlepiej literaturę podziwiać w oryginale. Skupię się tylko na tych dwóch rzeczach w tym momencie, a powiem dlaczego tylko na tych dwóch później. Gdy przygotowałem 3 strony mojego wystąpienia, dostałem cynk, że będę miał tylko 3 minuty. Więc wtedy zastosowałem, i teraz Państwu powiem, jak w praktyce te zasady stosuję. Zastosowałem tę pierwszą regułę. Nie ma takiego tekstu, którego nie udałoby się skrócić. Siadłem nad kartką, zacząłem skracać. No i nic nie zostało na tej kartce. Dlatego nie opowiem Państwu, jak to się stało kiedyś, że kolega mi powiedział, że do życzeń zawsze warto dołączyć wiersz. Nie powiem Państwu, jak to się stało, że kiedyś w półśnie przyszedł do mnie William i powiedział, że chciał być na naszym beneficie, a ja mu mówię, że no ciasno, nie ma już miejsc, nie możesz wejść, ale mówi, że duchowo przyjdzie. I będzie to możliwe, jeżeli ja powiem jego wiersz,
i to będzie jak zaklęcie. I on wtedy duchowo tu przyjdzie i będzie z nami. Proszę Państwa, Williamowi się nie odmawiał. Więc nie powiem Państwu, dlaczego wybrałem ten wiersz, który jest sonetem 73 i powstał 400 lat temu i jest o przemijaniu. I dlaczego nie przeminął i on jeszcze nie przeminie, dopóki ja żyję. Po prostu powiem ten wiersz. Dołączę do życzeń. W myśl tej drugiej zasady, że literaturę najlepiej podziwiać w oryginale. The time of year thou mayst it may behold, when yellow leaves or none of you do hang upon those boughs which shake against the cold, bare, ruined choirs, where late the sweet birds sung. In me thou seest the twilight of such day as after sunset faded in the west, which by and by black night doth take away, that second self that seals up all in rest. In me thou seest the glowing of such fire that on the ashes of his youth does lie, as the death bed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. This thou perceivest which makes thy love more strong, to love that well which thou must live ere long. Oczywiście Państwo dzięki wspaniałemu przyjacielowi naszego studium literacko-artystycznego mogą sobie po polsku przeczytać. Maciej Sołczyński kiedyś powiedział, że przetłumaczył tyle tego Szekspira, że można po tym jeździć na rowerze tam i z powrotem. A ja w myśl drugiej zasady, że trzeba podziwiać literaturę w oryginale, powiedziałem po stratfordzku, żeby William zrozumiał i dołączył do nas. Mam nadzieję, że będzie tutaj z nami. Na koniec jeszcze się zwierzę, że kiedyś chciałem być piłkarzem. Niestety nie wyszło w życiu. Ale to mi nie przeszkadza, bo teraz na przykład z sonetów jestem lepszy niż cały Bayern Monachium. Gdyby ktoś z Państwa chciał sobie uświetnić ślub, to też znam sonety o ślubach. Albo jakby ktoś z Państwa chciał się oświadczyć, to też mam taki patent, raz go wykorzystałem, 100% skuteczność. Podchodzę do wybranki i mówię, Janek mnie przysyła, mam pocztę głosową. I those lines that I have read do lie, even those that I... Tak dalej. Tu można przerwać, bo Państwo znają tą pierwszą zasadę, że nie ma jeszcze, że nie ma takiego tekstu, którego by nie można było skrócić. Okej, okay. Więc ja też skracam, kończę. Powiem tylko, że zapraszam Państwa serdecznie na nasz jubileusz. Będzie nam bardzo miło, jeżeli Państwo przyjdą. Ja osobiście chciałbym poznać wielu wspaniałych, wybitnych gości. Będziemy mogli porozmawiać o 14 innych rzeczach, które się nauczyłem wesela z podpunktami. I jak ktoś będzie chciał, to sonetek ze mną też można porozmawiać. A jakby ktoś chciał zlecić po węgiersku, to też się mogę nauczyć, bo różne rzeczy w życiu robiłem. Nawet w piłkę grałem, ale zrezygnowałem, bo tam nie można było o sonetach rozmawiać, więc... No. Wszystkiego najlepszego, pani profesor. Teraz miał nastąpić taki punkt programu, że ja miałem wręczyć kosz z różami, pani profesor. Te róże niestety mają kolce, nie wiem dlaczego tak. Ale ja tego nie zrobię, bo ten kosz wniosło 3 osoby. Gdybym ja teraz... Mógłbym się przewrócić, a poza tym jak pani profesor by z tym koszem mogła sobie poradzić, prawda? Także chciałbym tylko powiedzieć, że pragnieniem osób, dzięki którym ten kosz tutaj jest, jest to, żeby te kwiaty zaschły w pani salonie. Dziękuję serdecznie i wnoszę do pani profesor o otwarcie naszego jubileuszu. Mamy to zrobić razem. Ja jeszcze potem, jeśli Państwo pozwolą, na koniec zabiorę głos, natomiast ponieważ mózgiem całego przedsięwzięcia
tę osobą, która to wymyśliła i kilka czy nawet kilkanaście miesięcy nad tym pracuje, jest Jerzy Marcinkowski, postanowiliśmy, że razem otworzymy ten jubileusz, czyli czy ma Pan jakąś formę? Myśmy się zastanawiali, co my tu zrobimy. Otworzymy książkę, otworzymy szampana, będziemy przycinać wstęgę, ale doszliśmy do wniosku, że zrobimy to po prostu słowem, a na szampana, wino zaprosimy Państwa obok, czyli do planetarium. Do planetarium, czyli proszę Państwa, otwieramy jubileuszowe imprezy, piękną wstęgę literatury. Niech będzie to święto Studium Literackiego Artystycznego, święto Uniwersytetu, święto Wydziału Polonistyki. Brawo. Jeśli Państwo pozwolą, chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy zechcieli przybyć, zabrać głos, wystąpić. Dziękuję za prowadzenie znakomite, prawie brawurowe Bronku. Pani Agato. Pani Agata jest naszą tegoroczną absolwentką. Oprócz talentów, które tutaj Państwo mieli okazję obserwować, a to chyba jest jej pierwszy tego typu wielki występ. Pani Agata będzie niewątpliwie robiła wielką karierę, nie tylko jako poetka, już wyróżniona w wielu prestiżowych konkursach poetyckich. Chciałam podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do zorganizowania tego jubileuszu, bo proszę Państwa, to była bardzo, bardzo niewielka grupa osób. Bardzo dziękuję obecnym tu pani Jadwidze Grabosz i Krystynie Czarneckiej za ogromną pracę włożoną w przygotowanie wielkiej książki. Pani Grato, może Pani pokazać? Książki, która jest antologią najciekawszych absolwentów z 25 lat. To jest 58 autorów i autorek. Książka jest ogromna, liczy ponad 500 stron. I dziękuję bardzo Paniom, że dotarły do wszystkich absolwentów i udało się tę książkę wydać. W podobnej roli wystąpił Jarosław Księżyk, zresztą występujący tutaj na scenie, który przygotował tom zatytułowany Następni i jest to publikacja, w której znajdują się utwory aktualnych absolwentów, znaczy aktualnych słuchaczy i absolwentów tego roku. Bardzo dziękuję też Państwu, którzy podjęli się jurorowania w konkursie imienia Macieja Słomczyńskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi jutro. Pan profesorowi Krzysztofowi Zajasowi, pani profesor Dorocie Kozickiej, doktor Małgorzacie Lewdzie, a także wszystkim z Państwa, którzy zechcieli podjąć się prowadzenia imprez, które będą odbywały się jutro i w niedzielę, a także absolwentom, którzy poprowadzą warsztaty literackie. I oczywiście dziękuję wszystkim Państwu za przybycie, a szczególnie chyba tym, którzy przyjechali do nas z daleka. Wielkiej Brytanii, ze Skandynawii, z Włoch i z Wiednia. I zapraszamy, bardzo Państwu dziękuję, że zechcieliście być z nami i ze mną w tym naprawdę dla nas bardzo wzruszającym, pięknym dniu. I zapraszamy po koncercie do sali obok.